Wasza walka, można to określić, to też właśnie było w tym wlocie na chatę jako taka walka osób o różnych światopoglądach. Ty masz, że jesteś taka bogobojna, mówisz o Bogu, boisz się i po twojej drugiej stronie, nie mówię, że nie wierzysz, ale jest osoba, która no bardzo prężnie się pokazuje w social mediach, ma fansa. Jak ty możesz skomentować właśnie to, co robi twoja rywalka? Kurde, no po pierwsze to jest jakby jej ciało, jej tak. Wybór, niech ona zrobi, to nie jest moja sprawa, ale jak ja to oceniam, no szkoda, słabo, ja OnlyFans dla mnie jest zły, ja wiem, że zaraz mi pewnie zarzucisz, że moja przyjaciółka Fagata ma OnlyFansa, ale ja to jej też mówię w twarz, to nie jest coś, co ja ukrywam, ja uważam, że to jest złe, uważam, że to jest forma prostytucji i takie jest moje zdanie. Mhm. Czyli twoim zdaniem Lizzy jest trochę prostytutką, no bo powiedziałeś, że to jest forma prostytutki. No, definicja prostytutki to jest osoba, która sprzedaje swoje ciało, aha, tak? No to w jakimś tam stopniu Liza to robi. Mhm. Więc w jakimś stopniu wydaje mi się, że można tak powiedzieć. Film sponsoruje G4 Skins. Jest to strona ze skrzynkami do CS-a. Posiada wiele metod płatności, na przykład SMS, Blik, a nawet PaySafeCard. Z moim kodem SEP4 otrzymacie plus 5% do doładowania. Codziennie możesz kręcić kołem bonusów, aby otrzymać prezent. Koło resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Możesz również zdobywać poziom, dzięki któremu otrzymasz klucze do skrzyń bonusowych. Na GeForce Skins dostępne są też eventy. Otwierając skrzynki z eventów na konto, za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Walutę eventową możesz wydawać na nagrody. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Mhm. Więc w jakimś stopniu wydaje mi się, że można tak powiedzieć. Czas dla ciebie. Nie wiem, co mam na to odpowiedzieć, szczerze mówiąc. Każdy ma swoje zdanie. Ja się nie uważam za prostytutkę. Ja uważam, że prostytutki to są osoby, które uprawiają seks za pieniądze. Ja tego nie robię. Mhm. Więc nie uważam się za prostytutkę i przykro mi, że tak myślisz. Ja nie ale uważam, okay, że ty jesteś prostytutką. Ja uważam, że to jest forma prostytucji, to co ty robisz. Że to jest jakaś tam forma. Nie mówię, że ty jesteś prostytutką. Ja po prostu, no tak jak mówię, jest to jakiś tam odłam, nie wiem, no forma po prostu sprzedawania siebie. Okej. Okay. Nie chcesz nic odpowiedzieć? No ale ja nie mam nic do powiedzenia, to jest jej zdanie. Ja już powiedziałam, że nie uważam się za osobę, która jest prostytutką i która... Dobra, nie chcę już. Mhm. Znaczy nie, no bo to jest ogólnie teraz też taka ciekawa opcja, bo ty powiedziałaś też w jednym z wywiadów, że 80 tysięcy zarobiłeś najwięcej za miesiąc. Tak, tak. Za to, ale ty robisz taki content, że ty pokazujesz, nie wiem, tam... Nie, ja nie pokazuję tam całkowite nagości, a pokazuję się w bieliźnie. Ostatnio, Liza, dostałam zdjęcie, gdzie było dosyć dużo widać. Powiedziałabym, że cała, no, byłaś nago, od dołu w dół. No, u mnie nigdy nie było zdjęć, gdzie widać sutki dokładnie. Ja zawsze jakoś, wiesz, ja zawsze pozuję, przykrywam. Ja lubię taką estetykę swojego ciała i nie chodzi to mi, w sobie... chodzi mi o coś niżej, ale sutki też było widać. Ale tak jak mówię, ty robisz... No nie, wątpię, bo ja nie mam takich zdjęć. No w sensie bardzo prześwitujące masz stęgiki, w sensie takie topiki, które, gdzie wszystko i tak... No to bielizna, to jest bielizna. Tak, ale też... No miałaś ostatnio takie zdjęcie, gdzie po prostu no było ci widać wszystko od dołu. Dupę, tak? Po prostu? Nie dupę, coś innego. Pokaż ci w programie, nie będziemy tego wyciągać. Ale właśnie, bo tak myślałam, że wyciągniesz ten argument, że tylko w bieliźnie, ale no właśnie też się ostatnio zdziwiłam, bo myślałam... No ale spoko, na przykład gdy pracowałam modelką, to też miałam sesję zdjęciową w bieliźnie i też to była przezroczysta bielizna, ale po prostu nie sprzedawałam to jako ja, sprzedawała to firma, która miała tą bieliznę i na tym zarabiała na moim ciele. To teraz po prostu ja to robię. Nie, bo chodzi o te zdjęcia, ty tam dodajesz, żeby mężczyźni robili sobie dobrze, że jakby to jest inna cała logika za tym zdjęciem, jak wrzucasz je na OnlyFansa, a na przykład jak ktoś wrzuca na Instagrama albo jakaś, nie wiem, strona z bieliznami czy coś takiego, to jest jakby cała, jak to się mówi, brakuje mi słowa. Na E chyba, brakuje mi słowa, ale to jest różnica, mi się wydaje. No ja nigdy nie rozkminiałam to w taki sposób jak ty, więc... Gandalf... Też mamy różne światopoglądy, więc to oczywiste, że nie patrzymy na te sytuacje tak samo. Okay. Gandalf w studio pyta na czasie. Hubert, spytaj, co na to chłopak. Czyli chciałem, że pewnie twój chłopak. On z tym nie ma problemu.
Też bym nie chciała się za niego wypowiadać, ja też bym nie chciała w internecie mówić o moim chłopaku, o tym, jak on odczuwa nasze prywatne rzeczy, dlatego że on nie jest osobą publiczną i nie chcę tego robić. Spoko, no to szanuję. No. Bardzo dużo w internecie można gdzieś wyczytać, że jesteś przeciwniczką OnlyFansa. Bo tak sobie wszedłem na twojego Instagrama i tak sobie zerknąłem, że faktycznie, no okej, dobrze, nie promujesz swojego Instagrama dupą, cyckami i tak dalej, szacun, no. Ale jest jedno zdjęcie, gdzie wstawiłaś się w 2018 roku, gdzie, może kojarzysz to zdjęcie, gdzie jesteś przykryta ręcznikiem. O matko, co? Serio? Po pierwsze 2018 rok, ile miałam tam lat? Po drugie jestem przykryta ręcznikiem, no to co z tego? Ale hejtujesz osoby, które takie zdjęcia wstawiają. Czy ty, Nawet na OnlyFansa. Czy ty serio właśnie porównałeś zdjęcie w ręczniku do wstawiania zdjęć na OnlyFansa? Dalej pokazujesz część jakiegoś swojego ciała. Ej, to jest tak debilne porównanie, że ciężko mi jest się do tego odnieść. To są dwie totalne różne rzeczy. Nawet jak ja bym dodawała w stroju kąpielowym albo w bieliźnie zdjęcia na Instagrama, to i tak jest różnica między tym, jak dodajesz je i sprzedajesz starym, obleśnym facetom na OnlyFansie. To są dwie różne rzeczy, a ty porównujesz w ogóle zdjęcie w ręczniku ileś tam lat temu. To jest bardzo, bardzo słabe porównanie. Już prędzej... Ale zdjęcie na wykopie też tak się rękami i nogami się od tego odpychasz. No przyznaj się w końcu do tego. Że co? Że mam OnlyFansa i serio nie wiem do czego bijesz. No mówię ci, tłumacz ci najprościej jak się da. Ile masz lat? Zostawię to dla siebie. Okej, 15 pewnie. Tłumaczy nie, no 15 ci... to nie, no jesteśmy w podobnym wieku. Okej, to tłumaczę ci najprościej jak się da. Nawet jeśli dziewczyna dodaje zdjęcia na Instagrama roznegliżowane, uważam, że to jest różnica idei całej w porównaniu właśnie do tego, jak dodaje zdjęcie na OnlyFansa. To są dwie różne rzeczy, a ty wyskakujesz z jakimś zdjęciem w ręczniku. No proszę cię. Już prędzej dlatego mogłeś... pochwaliłem cię, że od tamtego momentu nie ma zdjęć takich, gdzie świecisz dupą. Ale ja nawet tam nie świeciłam dupą, Nie powiedziałem, że świeciłaś dupą, tylko wiadomo, co mogło być dalej, tak? Jeśli byś poprowadziła tą karierę... Dobra, wiecie co? Zakończmy ten temat. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie, no to proszę bardzo. Nie, dziękuję. Dobra, pozdrawiam. Dzięki byku, na razie. Spytajmy się ekspertki. Uważasz tak jak nasz widz, czy nie? Nie. Ale w ogóle jaki research, co? 2018 rok? No, on musiał głęboko tam polecieć. Myślałam, że chociaż będzie bił do fagaty, czy coś takiego, ale on jeszcze gorzej. No to zdjęcia w ręczniku... sprzed, nie wiem ile, no co to w ogóle jest za porównanie? Mega dziwne. No słuchaj, no ale research tutaj nasz kolega ale robił. Tak, no to trzeba oddać. Pozdrawiam. Tak. Pytanie bardziej do Lizzy. Z twojej perspektywy nie sądzisz, że koledzy twojego chłopaka bawią się do twoich zdjęć z OnlyFans lub z Instagrama? Nie jest ci źle z tym? Nie czujesz się tak? Nie czujesz? Powtarzam kolejny raz, że nie będę... dyskutować na temat mojego chłopaka, jego kolegów i tak dalej, i tak dalej. Proszę się nie wpierdalać w moje prywatne życie, to nie jest wasza sprawa. Jeszcze pytanie, jakieś przejście na inną platformę? Jak taka jesteś, wiesz, no bardzo takie masz pikantne zdjęcia. Jakieś przejście, Dawid, Dawka z Gorli? Coś? Nie, nie zamierzam żadnego przejścia na inne platformy. OnlyFans mi wystarczy. Dziękuję. Okej, ale przepraszam, jeszcze wrócę do tamtego pytania. Czy mogłabyś odpowiedzieć? Jakby nie, nie mogłabym odpowiedzieć. Nie mogłabym odpowiedzieć i nie będę odpowiadać na pytania o mojego chłopaka. Dobra. To jest moje prywatne życie. Dobra. Trzymaj się. Dzięki wielkie.